Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Wasilewska, Jakub Wajkrznek. Przeprowadzamy dyskusję na temat serialu. Jak rozumiem, ma Pan dla mnie jakieś pytania? Tak, droga Pani, jak się Pani ma? Otóż dziś mam się dość nie najlepiej. A dlaczego? Otóż pogoda jest do dupy totalnie i jednocześnie tak? Jestem bardzo zmęczona, bo dopiero co wróciłam z planu, znaczy z próby, przepraszam. A i co to była za próba? To była próba do spektaklu teatralnego. Nie mogę jeszcze zbyt wiele zdradzić. Okej. No to brzmi intrygująco, muszę powiedzieć. Tak. Okej. Niemniej, jestem też w serialu. Wspaniałe. Opowiedz coś o tym. Słuchaj, to jest taki last. No niestety nie mogłem jeszcze obejrzeć serialu, bo go nie ma, tak bym bardzo chciał. Ja też nie. Ale no jakby grałaś w tym, nie? Coś tam kojarzysz. Wiem, coś tam kojarzę. No. Jest bardzo ciekawy projekt, powiem Ci szczerze. Zanim przejdziemy może tak do serialu, jako tam istoty artystycznej i tak dalej, chciałem Cię zapytać, bo jakby z jakiegoś powodu reżyserzy wybierają Cię na takie role artystek. Więc chyba masz jakieś tak coś na twarzy, co wzbudza takie, albo przynajmniej sugestie artyzmu, albo jakiś taki głęboki, po prostu immanentny element sztuki. Mhm. Jak się z tym czujesz? Słuchaj, no to są zawsze takie bardzo ciekawe, złożone laski, jak to powiedziałaś. Łaś. Wszystko z wszystkim dzisiejszym. Wszystko z wszystkim. To są faktycznie takie ciekawe do zagrania postacie. Ci, nigdy nie umiem tych końcówek wymieniać. Postaci. W każdym razie, pewnie gdzieś tam, nie wiem dlaczego. To musisz zapytać tych reżyserów, dlaczego tak mnie obsadzają. No, nie tłumaczyli ci. Nikt mnie nie tłumaczy. Tego. Może masz, nie wiem, jakieś tak czują w tobie sztukę. Masz w sobie sztukę w takim razie? Czy noszę w sobie sztukę? To jest świetne pytanie. Czy noszę sobie w sobie sztukę? Nie wiem, czy noszę w sobie sztukę. Co to znaczyłoby nosić w sobie sztukę? Nie masz coś takiego, że czasami patrzysz na człowieka i widzisz, że on ma coś głęboko w sobie takiego, co uwypukla się w jego twarzy? Na przykład, jeżeli ktoś jest głęboko nieszczęśliwy, to widzisz to na jego twarzy. Tak, to prawda. Więc może masz jakiś taki element sztuki właśnie na swojej twarzy. Głęboki element sztuki? Tak, głęboki element sztuki. No może w tym, że takie gdzieś pewnie... nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nie. No bo to jest zawsze dla mnie jednak mimo wszystko zagadkowe, dlaczego jakby ktoś wybiera do takiej roli akurat mnie, a do innej na przykład nie, więc ciężko mi to stwierdzić, dlaczego tak jest. Słuchaj, może chciałabyś zagrać kogoś takiego bardziej, wiesz, przyziemnego, jakąś taką rozwódkę czy coś takiego? Rozwódkę, no. Nie wiem, właściwie powiem Ci, że to jest tak z tymi rolami, które przychodzą. One zawsze jakoś tam są na jakimś etapie po prostu mi potrzebne i zawsze o czymś tam mi są, akurat przychodzą do mnie w takim, no można to powiedzieć, że to tak po prostu, ja to sobie może tak przemieniam jakby w myśleniu, że one po prostu jakoś przychodzą wtedy, kiedy mają przyjść, właśnie takie, a nie inne. I trochę się nie zastanawiam jakby, jaki to jest charakter postaci, tylko jakoś tam próbuję zrozumieć nie tyle jakby, nie wiem, zawód człowieka, czy jakby to, tylko bardziej jego naturę, nie? Mhm. Jego jakąś tam złożoność, jego wielobarwność i tak. A pewnie po prostu mam coś takiego w takich warunkach jakby, że tak powiem, nieoczywistego i to tak bywa, że gdzieś tam to się jakoś tam po prostu idzie w taką stronę, nie wiem, artystyczną czy coś takiego. No i właśnie o to też chciałem zapytać, bo to jest taki drugi aspekt, który mnie ciekawi. W Nieobecnych grasz artystkę, performerkę, tancerkę, tak? Mhm. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach też wszystko jest wszystkim, więc
trudna sztuka tańca współczesnego zahacza już właściwie o wszystkie inne sztuki także również. Miałaś jakieś takie podejście do zrozumienia sztuki współczesnej tańca? Słuchaj, no, miałam podejście do zrozumienia sztuki współczesnej, jak robiłam Serce Miłości, to faktycznie jakby pierwszy raz tak jakby głębiej się tam po prostu udałam, nie? Na taką podróż po prostu, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest sztuka współczesna, jakimi narzędziami operuje i czym w ogóle jest jakby artysta dzisiaj. No. I tak no, próbowałam tam sobie coś jakby zrozumieć więcej. No poza tym, że no jednak jakby funkcjonuję w tym teatrze, nie? Po prostu od lat, który w gruncie rzeczy no, czerpie bardzo dużo ze sztuki współczesnej. No sam stara się jakby być elementem tej sztuki współczesnej i gdzieś tam ten rejon jakby jest mi bliski. No. No, ale taniec ma jeszcze taką swoją specyfikę, że tam jakby w odróżnieniu od teatru, gdzie można użyć słowa, by coś zaakcentować i słowo jest jednak ważne, no tak. To w teatrze w tańca czy w sztuce współczesnej tańca to jest trochę takie faux pas, ja bym powiedział nawet w pewnych elementach, że no, jeżeli już mówisz, to znaczy, że się poddałaś. No tak, inny jest środek ekspresji, no, tak. Czymś innym się opowiada faktycznie. No. I jakoś się przygotowałaś do tego specjalnie, żeby to jakoś wiesz co, no tutaj miałam taki, no powiedzmy, nie wiem, miesiąc spotkań z dziewczyną, która jest faktycznie tancerką, performerką. Spotykałyśmy się na sali u niej, tam gdzie ona ćwiczy i jakby przebyła ze mną taką drogę taką, no wiesz, nie tyle jakby robienia od A do Z jakiegoś układu, no bo tam też w serialu mamy powiedzmy dwie sceny, które, że tak powiem, wymagały zrobienia jakiegoś układu tanecznego, czegoś, co będzie miało swój początek, rozwinięcie i zakończenie, jakiejś formy tanecznej. Ale oprócz tego ona, że tak powiem, przebyła ze mną taką drogę praktyki performerskiej, nie? Takiego po prostu jednak tam ciało jest bardzo, bardzo ważnym elementem jakby obcowanie, jakby kontakt z tym ciałem jest ważny i tam no, na tym się gdzieś tam na początku z Izą Chlewińską skupiałyśmy. Żeby się tam troszeczkę ze sobą porozruszać, posprawdzać, jak to ciało tam funkcjonuje, działa. I potem ruszyłyśmy już jakby bardziej w taką stronę takiego po prostu tańcu ruchu, jakby tego, gdzie ta ekspresja jakby we mnie jest, gdzie można ją umieścić, bo tam dużo jakby ze mnie było rzeczy, które ona tam próbowała po prostu właśnie, żeby to było moje i żeby to było z mojego jakiegoś takiego języka ciała wzięte, żeby też było jakąś tam moją próbą opowieści właśnie tym ciałem, czy tańcem właśnie emocji, czy treści. Ja ze względu też na taką przynależność dziewczęcą interesuję się tańcem i chętnie lub niechętnie. Czemu to jest przynależność dziewczęca? No, przynależę do dziewczynki. Czemu? No to tak się jakoś łączą ludzie w parze, nie? I w jakiś sposób rozumiem, znaczy nie rozumiem, znam, rozumiem nie powiem nigdy, znam to jakieś środowisko, więc interesowało mnie zawsze w tym aspekcie to, że ona mi zawsze opowiadała o tym, że jest pewien element ciała, który pozwala nam zrozumieć naszą głowę w lepszy sposób. Nie wiem, czy ty też przeszłaś przez taką, może nie transformację, ale przynajmniej drogę. Wiesz co, no na pewno jest tak, że jakby to nie funkcjonuje osobno, nie? Że jakby ciało i głowa gdzieś tam są ze sobą na tyle powiązane, że faktycznie no, w tym ciele odbija się wszystko, co ta głowa tam po prostu gdzieś ma, czy przebyłam, czy dotknęłam takiego momentu. No na pewno były takie momenty, gdzie musiałam po prostu, ja mam taką naturę bardzo autosabotażową, co w takiej praktyce jest właśnie, no w gruncie rzeczy, no bardzo, no wiesz, właśnie głowa sama siebie jakby stopuje, nie? Sama siebie ogranicza. Czyli jak już ten łuk jest nie poszedł dalej, to myślisz sobie, to już właśnie jest, dokładnie, jest po prostu autokrytyk jest i po prostu głębszego. Jest, dlatego
faktycznie na tej drodze jakby naszej musiałam jakby tego po prostu, tego krytyka tam po prostu troszeczkę spacyfikować no, w sobie. I jakaś tam droga i jakaś tam walka się odbyła i na ile to, że tak powiem, jest stałe, a na ile cały czas po prostu na wielu levelach swojego życia muszę jakby z tym pracować, no to to jest już inna sprawa, ale na pewno jakby dotknęłam takiego momentu, gdzie po prostu musiałam wyłączyć tą głowę i posłuchać trochę tego ciała i w pewnych momentach to się udawało. A miałaś jakieś takie elementy żenady na przykład na próbach? Czyli że wiesz, myślę sobie, no i co, i prawa ręka znaczy smutek? Miałam momenty na pewno jakieś takie auto żenady, no bo jednak, no jakby nie było, nie jestem tancerką, nie? I po co prostu ta praktyka nie jest mi jakby, to nie jest tak, że no to się no po prostu trzeba nad tym pracować, nie? No ta Iza, z którą ja pracowałam nad tym po prostu lata, nie? Żeby dotrzeć do takiej świadomości ciała, do takiej lekkości, do tego, żeby faktycznie ciało opowiadało to, co głowa chce powiedzieć, nie? Albo żeby pozwolić ciału mówić za głowę, nie? Więc bardzo dużo było takich momentów, gdzie przeżywałam taką, wiesz, jakąś autożenadę, jak to nazwałeś, no, czy tam żenadę, no. Człowiek się sprawdza w takich momentach. Tak, dokładnie. Człowiek się może zobaczyć, jakby, jak tam działa sobie ze sobą, no. A jeżeli chodzi o, może porozmawiamy o serialu, którego nie widziałem, bo nie mogłem go widzieć, gdyż nie wyszedł. W momencie nagrywania rozmowy, możliwe, że już jest, jak to puściliśmy. Jest to ciekawy koncept, bo jak już wspomnieliśmy wcześniej, jesteś tancerką, performerką, artystką, wracasz do rodzinnego miasta. Przypuszczam, że nie lubiłaś tego miasteczka, jak twoja postać nie lubiła tego miasteczka w serialu. I nagle nikogo nie ma. I wszyscy zniknęli. I zaczyna się thriller. No i jest ten oczywiście Sherlock Holmes też. Też, tak. I powiedz mi, jakbyś mogła powiedzieć coś więcej, bo niestety, no, jako że nie mogłem obejrzeć, to muszę polegać na ludziach, mi, którzy... Co byś chciał wiedzieć więcej? To znaczy... Dobry? Słucham? Dobry? Czy dobry serial? To też nie widziałam, no. Co mam ci powiedzieć? No, yes. Mam nadzieję, że dobry, no. Historia jest bardzo poruszająca w jakimś sensie i taka, no... Ciężka, no. Ciężko, ale też jakby, no super, w sensie, znaczy, no jak to teraz dobrze powiedzieć, żeby ci to jakoś sprawnie wyjaśnić. No, że jednak ta sprawa kryminalna, ta sprawa zaginięcia rodziny jest tak naprawdę pretekstem do opowieści o rodzinie, nie? O relacjach, które w rodzinie panują, o tak naprawdę też dorastaniu, o jakiejś weryfikacji siebie poprzez powrót do przeszłości. Więc ten wątek kryminalny jest tylko taką, no, ma taką, znaczy tylko albo aż, gdzieś tam trzymać w napięciu całą tą opowieść, no ale moja bohaterka na tej drodze jakby jest stawiana przed bardzo wieloma takimi, no, momentami, w których jakby musi przewartościować jakby myślenie o sobie, o swojej rodzinie, o wszystkim tak naprawdę, wszystkie, no tam nic nie mogę powiedzieć z konkretów, ale na pewno jest to no, ciekawe, bo jest wielowymiarowe, nie? Bo odbywa się na po prostu wymiarze kryminalnym, rodzinnym i tak naprawdę takiej jednostki uwikłanej jakby w sytuację, która jest trudna i która wymaga od niej po prostu bardzo szybkiego, no nie wiem, dorastania, no. No tak. Ciekawe mnie też, czy jest tam ten aspekt, bo tak jak czytałem ten opis, właściwie od razu mi się to rzuciło, że to będzie taka walka trochę wielką miejskości z małą miasteczkowością. Czyli, że pani tutaj artystka przyjeżdża na dość wysokim koniu. Wiesz co, w ogóle ja tego nie mam takiego poczucia. Pewnie to powinno tak być, tak sobie teraz myślę, może kurde.
to powinno tak być, ale z drugiej strony, z drugiej strony jest coś takiego, że jednak no, że ta Mila jakby, no ona jest z mojego miasta. Ona jest dziewczyną, która po prostu gdzieś faktycznie jakby, w sensie, że miała tak bardzo dużą wewnętrzną potrzebę i takie duże ambicje do tego, żeby po prostu gdzieś spełniać swoje marzenia i realizować się, że faktycznie no po prostu z tego małego miasta, można powiedzieć, uciekła po to, żeby realizować swoje marzenia. I jest jakby, żyje faktycznie w świecie, z którego nie pochodzi. Do którego nie przynależy od pokoleń, nie? Tak. Tylko jednak jakby jest tu jakaś sytuacja awansu społecznego czy czegoś takiego, może nie tyle społecznego, co jakiegoś na pewno, nie? No i faktycznie, tylko że z drugiej strony ten świat jakby ona jakby nigdy nie była częścią, w moim rozumieniu, w moim wyobrażeniu, to jest taka postać, która nigdy nie była częścią tamtego świata, że gdzieś jakby w pierwszym odcinku, w jednej z pierwszych scen, to pewnie mogę powiedzieć po prostu, jakby tak naprawdę widzimy jakby ją, która jest tak jakby się na ten świat w takiej formie, jakiej ją tam jest, nie godziła, nie? Że po prostu... Ale też pewnie świat nie godził tamten się na nią. To tego nie wiem, bo... Ja tak przypuszczam. Tego nie wiem, no bo jakby jakoś się tam radziła jakby w tym świecie, nie? Gdzieś ja już w ogóle tak interpretuję tę postać, ja nadzieję nie widziałem. Ale że jednak jakby moje myślenie o tym, że ona jest po prostu, że gdzieś tam ma w sobie coś takiego... że nie ma tego jakiegoś poziomu właśnie artystki takiej po prostu, która... tylko że jednak wraca tam po prostu jak no po prostu zwykłą dziewczyną, nie? Dziewczyną, która wraca do domu i mierzy się po prostu ze stratą, no. Z sytuacją totalnej bezradności, jakby z sytuacją takiej, co się w ogóle sobie trudno to wyobrazić, nie? No bo jak sobie myślisz o tym, kurczę, no bo to jest taka bardzo dziwna sytuacja, nie? W której to nie jest tak, że ktoś jakby, no wiesz, co się dzieje jakby, że masz, możesz, nie wiem, że ktoś umiera i jakby przechodzisz tą żałobę, jakby to jest bardzo trudne, ale jakby czas mija i to jakby jest coraz w jakimś sensie po prostu, możesz coś zamknąć. Nie? Tutaj cały czas w sytuacji takiego zaginięcia kogoś, jakby jesteś, dopóki no, ten człowiek się nie znajdzie żywy albo martwy, to po prostu jesteś w sytuacji nieustannego przeżywania po prostu codziennej prawie że śmierci, codziennego odnalezienia, jakby, wiesz o co chodzi? Taka nadzieja, która miksuje się z taką po prostu no, bezradną rozpaczą, nie? To jest jakieś... to jest jakieś straszne, nie? No bo ta nie wiesz. Na szczęście jest Sherlock Holmes. Jest Sherlock Holmes. To jest taka postać, ja tak się zastanawiałem długo i myślę sobie, no chyba nie było takiej postaci w polskim filmie albo serialu, takiego właśnie savanta gdzieś tam na pogranicy choroby psychicznej, a takiego geniuszu, który tam jakby czerpiąc ze swojej przypadłości, jednocześnie jest osobą zaburzoną w jakiś sposób. No tak. Ale no to jest akurat to jest ta że tak powiem, delikatniejsza, łagodniejsza forma autyzmu, nie? Asperger. Ten Asperger. Więc tak naprawdę ludzie z Aspergerem bardzo często są bardzo wysoko funkcjonujący i nie, mam na myśli, że był taki archetyp. Pamiętam ten, począwszy właśnie od Sherlocka Holmesa, było kilka seriali amerykańskich, gdzie był na przykład jakiś lekarz, który ma niesamowite zdolności. Że to się... no tak. Jakoś kurde, nie mogę, te myśli mi się nie chcą zbierać jakoś do kupę, kurde. Przejmuj się, my to jesteśmy luźni i normalni. Dobra. Nie, ale bardziej myślę o tym, że naprawdę chyba jednak polscy scenarzyści nigdy nie sięgnęli po taki archetyp. Jak to wyglądało u was na planie? Fajnie. Bardzo fajnie to wyglądało, super. Słuchaj, no Piotruś bardzo, bardzo tam wnikliwie odbył, myślę, drogę taką bardzo dużego researchu na ten temat. To trzeba delikatnie podejść do tematu, nie? Bo to... Delikatnie, tak, ale myślę, że on ma jakby tak dużą jakby czułość i delikatność akurat, że na pewno delikatnie do tego tematu podszedł. Zresztą widziałam to.
ale no co, miał bardzo dużo się, dużo zresearchował tam po prostu rzeczy i faktycznie ten zespół Aspergera po prostu, że tak powiem, zaczął się tak w takich, u niego pojawiać w takich małych przesunięciach, nie? Mhm. Jakieś takie grymaski, było... takie tam... Nie, mi się wydaje, że on to bardziej od wewnątrz robił, jakby nie z zewnętrznych objawów jakby Aspergera, tylko z takiego... Kurczę, trzeba by z nim gadać, bo ja to tam, no co mogę ci opowiadać o nim? Ja, z mojej perspektywy było to niesamowite, że faktycznie no, miałam naprzeciwko siebie partnera, który tak jak człowiek z zespołem Aspergera, po prostu ma zupełnie inne reakcje, nie ma dostępu takiego do tych emocji, nie ma poczucia takiej empatii, więc w gruncie rzeczy ma się do czynienia z partnerem, który można powiedzieć jakby, no nie, piłeczek nie odbija, jakby nie wchodzi w te nastroje, jakby nie bardzo trudno jest, że tak powiem, wejść wspólnie w jakąś energię, no i to o tym było, nie? Tak. O tym to jest, o tym zderzeniu się dwóch jakby zupełnie różnych żywiołów, nie? Kogoś, kto po prostu gdzieś funkcjonuje za jakąś taką skodyfikowaną szybą i kogoś, kto po prostu jest jakby ma taką ekspresję jakby i nad, jakby, że tak powiem, tą emocjonalność wywaloną. Nie? No to na pewno było wyzwaniem, ale cieszę się, że ci się udało. Zobaczymy, czy mi się udało. Albo się nie udało. Przetrwałam na pewno. Żeby potem nie było, że będzie kicha, ja to wiesz, chwalę. No właśnie. Sagra też jest bardzo ciekawy pod tym względem, że porusza bardzo ważny problem i jest związany z akcją społeczną. Wydaje mi się, że warto o niej powiedzieć, dlatego że to jest taki temat, który może nie jest aż tak promowany w mediach, który może te kwestie zaginięć są przez jakiś czas na pierwszych nagłówkach, a potem ludzie zapominają, ale to są nadal tragedie życiowe ludzi, którzy po prostu ciągną się przez lata. Jeżeli mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat samej akcji. No słuchaj, no ja jakby... kiedy ta akcja się zaczęła, ja byłam w totalnym szoku, nie? Jakby jak bardzo faktycznie co roku w Polsce wiele ludzi po prostu znika bez śladu, nie? Że ta skala jest bardzo duża, że to są tam 18 tysięcy po prostu osób rocznie, czyli takie małe miasteczko, tak? Że faktycznie większość z tych ludzi jakby po jakimś czasie się tam po prostu znajduje w jakiejś tam formie, ale jest bardzo wielu ludzi jakby na stale od lat po prostu zaginionych i... No i właściwie jakoś takie miałam takie poczucie, że bo tą akcję jakby zaczęliśmy po kręceniu, nie, serialu i ja już jakby kręcąc ten serial miałam takie poczucie, kurde, to jest naprawdę jakaś graniczna sytuacja, nie? Takiego kogoś, kto po prostu jest skazany na czekanie. Na to, że po prostu nic nie jest w stanie zrobić. Musi czekać cały czas w jakiejś absolutnej niewiedzy, w domniemaniach tego, że w milionach po prostu, w milionach scenariuszy, które snują się same w głowie, po prostu to jest jakiś koszmar, nie? No bo wiem to o tyle, że moja bohaterka przechodziła przez całą tą drogę i sytuację. I potem, jak zaczęliśmy robić tą kampanię społeczną i kiedy przyszło co do czego czytania tych listów od listów rodzin ludzi zaginionych, którzy po prostu w jakikolwiek, znaczy chcą znaleźć sposób, żeby po prostu ci ludzie się po latach odnaleźli, jakieś to było bardzo przejmujące dla mnie, nie? Bardzo... Bo o tyle bardzo przejmujące, że w jakimś sensie, oczywiście nie w pełnym, ale w jakimś sensie rozumiem, że ta sytuacja tych ludzi jest potworna. Niewątpliwie jest potworna. Bo naprawdę jest tak... Ta niewiedza jest najgorsza. Tak, ta niewiedza, no. Ta bezradność i niewiedza jest po prostu potworna, nie?
No w każdym razie jest akcja, pomagamy nadzieję, ludziom. Że jakoś to, no nie wiem, jakoś mam super nadzieję, że... To może serial naświetli chociaż ten problem. Ktoś jakby, albo przynajmniej no, ta świadomość społeczna gdzieś tam na ten temat na tyle wzrośnie, że ludzie będą na to jakoś zwracać uwagę, no. No... Może dzięki temu ktoś po prostu wróci do domu. Więc pozytywnym akcentem zakończymy, że może ktoś wróci do domu. Serial 29 grudnia ma premierę, tak? Kurde, żebym cię nie skłamała. Albo 28, albo 29. Zapraszamy na serial nieobecnie od 29 grudnia na player.pl. Tutaj koleżanka gra główną rolę. Powiedziała, że bardzo dobrze jej poszło, więc... Tak, zapraszam w ten